Trendy Bukiu się zbliża. Nadchodzi jak ogień, jak wielka fala. Daje wiary, zwątpienie więzi i wyzwala. Niepokory rodzi siłę, krzyczy, że oszalał cały ten świat. Czy chcecie, więc się znałeś tam. Nie oświetli was reflektor w las. Gdzie na kilka chwil zatrzyma się czas. To dawniej niechciany, podziwiany jest. Więc zaczynamy show. Otwarmy ląd, polećmy tam. Znajdziemy nowy świat. Wszystkie niemożliwe, wreszcie prawdziwe są. W chwili obecnej znajdujemy się na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Dzisiaj mamy podwójną uroczystość, bo świętujemy Dzień Dziecka, jak również świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze, one odbywają się cyklicznie każdego roku. Jest to bardzo dobra okazja, żeby podziękować rodzicom zastępczym za ich wielkie serca, za ten trud i za to wyzwanie, które podjęli. No i oczywiście życzyć bardzo dużo uśmiechu tym najmniejszym, naszym milusińskim. Stąd, jak Państwo widzicie, przygotowano bardzo wiele atrakcji dla dzieci. Niech ten dzień będzie dla nich dniem wielkiej radości. Powiat Bialski jest liderem, jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, nie tylko w województwie, ale nawet w kraju. Prowadzimy 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak również ponad 57 rodzin zastępczych. To jest bardzo dużo, więc uważam, że jesteśmy liderem nie tylko na Lubelszczyźnie, ale jesteśmy też dobrym wzorem i przykładem dla innych powiatów, które chcą korzystać i czerpać te dobre praktyki. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na 18. pikniku rodzinnym z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i z okazji Dnia Dziecka. Państwa obecność jest dowodem na to, że bliska jest Państwu troska o dziecko, o jego prawa do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego godności i prawa do wychowania we wspólnocie rodzinnej. Wyjątkowo gorąco witam wszystkie rodziny zastępcze prowadzących rodzinne domy dziecka. Witam rodziny zawodowe, niezawodowe i spokrewnione. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam za piękną misję, za to, że jesteście wspaniałymi rodzicami. Dziękuję za Wasz pełen miłości trud, trud wychowania, nauczania i pomocy. Jesteście wielcy. Gdy trudno jest wyrazić słowami naszą wdzięczność za Waszą piękną służbę, przyjmijcie po prostu moje proste słowo dziękuję. Bardzo gorąco witam rodziny, które rozpoczęły swoją drogę rodzicielstwa zastępczego w ostatnim czasie. Życzymy Wam dużo sił i wytrwałości. I zapewniamy, że będziemy Was wspierać w Waszych codziennych zmaganiach. Kochani, proces wychowania dziecka dla każdego rodzica jest bardzo trudnym procesem. Każdy z nas tutaj siedzący wie o tym z własnego doświadczenia. Ale proces wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej jest jeszcze bardziej trudniejszy i skomplikowany, bo do Waszych rodzin trafiają dzieci z różnych ośrodków. Dzieci, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoim własnym środowisku. Więc, drodzy rodzice zastępczy, dzisiaj chciałem z głębi serca przekazać Wam wielkie słowa wdzięczności i podziękowania. Bo to, co robicie, to jest, nie można nazwać tylko pracą.
To jest piękna i bardzo odpowiedzialna misja. Misja, która pociąga za sobą oczywiście bardzo wielką odpowiedzialność, bo to na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za te dzieci i za młodego człowieka. Ale nie ma nic piękniejszego jak satysfakcja, kiedy przebędziecie państwo ten trudny proces wychowawczy, kiedy ten proces zostanie zwieńczony pięknym sukcesem. Kiedy widzicie, jak dziecko, któremu poświęcaliście wiele godzin, miesięcy, lat, kończy szkołę średnią, udaje się na wymarzoną uczelnię, którą kończy z sukcesem, zdobywa zawód, zdobywa fajną pracę i to jest, uważam, coś najpiękniejszego. Nie ma większej satysfakcji, jak właśnie to podsumowanie waszej ciężkiej pracy. Dzisiaj, kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za to, co robicie, wam dziękuję. Życzę wam bardzo dużo siły i wytrwałości. Życzę wam, żebyście każdego dnia, spoglądając na dzieci, które wychowujecie, odczuwali wielką radość i satysfakcję. Wam, drogie dzieci, kochana młodzieży, życzę przede wszystkim bardzo dużo uśmiechu, żebyście zawsze byli tak radośni jak dzisiaj. Życzę wam wielkiej satysfakcji i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Z tego miejsca chciałem również przekazać serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się dzisiaj do organizacji tego pięknego wydarzenia. Dziękuję pani dyrektor Małgosi Malczuk wraz z załogą, z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i tu się brawa należą oczywiście. Kochani, dziękuję wszystkim, którzy cały czas czynią starania i pracują na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Nie będę teraz wymieniał wszystkich osób. Każdy wie, do kogo te słowa są skierowane. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję dyrektorowi Karolowi, że po raz kolejny możemy gościć w tym pięknym miejscu, w rozkoszy. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie spotkanie w tym miejscu, panie dyrektorze. Kochani, z tego miejsca chciałem również podziękować, bo jest z nami tutaj była pani dyrektor, pani Halina Mincewicz. Halina, która budowała w powiecie bialskim. To właśnie pani Halina budowała w powiecie bialskim podwaliny rodzicielstwa zastępczego. I nie tylko, bo przecież domy pomocy społecznej. Powiem tak, pomoc społeczna szeroko pojęta, pani dyrektor. Brawa się za to pani należy. Kochani, nie będę przedłużał, bo być może jeszcze ktoś z naszych zacnych gości zechce zabrać głos. Jeszcze raz chciałem przekazać wszystkim najserdeczniejsze podziękowania, życzenia, gratulacje. Wam, drogie dzieci, życzę dzisiaj pięknego i cudownego dnia. Korzystajcie z tych wszystkich pięknych atrakcji, które zostały dla was przygotowane. Życzę wszystkim państwu miłego dnia, miłego popołudnia i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.